Witam Państwa serdecznie na koncercie zespołów kameralnych Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina. Dzisiejszy koncert będzie pewnego rodzaju maratonem muzycznym, ale mamy nadzieję, że dzięki występom młodzieży zostanie zakrzywiona czasoprzestrzeń i nawet nie spostrzeżenia, jak dotrzemy do końca. Przed nami wiele wspaniałych wykonawców. Zacznie kwartet smyczkowy w składzie Emilia Ryba skrzypce, Amelia Kruszczyńska skrzypce, Jan Bukowiec altówka, Wiktoria Kęska wiolonczela. Nauczycielem prowadzącym jest pani profesor Małgorzata Rajna. Zespół wykona kwartet D-moll Allegro Agitato Stanisława Monuszki. Serdecznie zapraszamy.
Bardzo dziękujemy młodym wykonawcom. Za chwilę swoje umiejętności zaprezentuje Państwu zespół perkusyjny w składzie Dawid Toś i Wojciech Klak. Zespół prowadzony jest przez pana profesora Leona Olejniczaka. Usłyszymy utwór Emanuela Cerune Calienta. Zapraszam.
bardzo dziękujemy duetowi za wypełnienie tej sali różnorodnością rytmów. Przed nami teraz ruch. Bowiem zobaczą Państwo interpretację ruchową zespołu klas drugich. Jest to praca autorstwa Martyny Chruszcz, Łucji Guzik, Marii Muchy, Zuzanny Kozłowskiej. Uczennice przygotowały ten program pod opieką artystyczną pani profesor Agnieszki Ryskari. Zostanie on zaprezentowany do utworu fińskiego kompozytora Juki Rintamäkiego, który jest również autorem muzyki do filmów i gier komputerowych. Utwór nosi tytuł EP2, część czwarta, Elegant Decline. Zapraszamy.
zakrzywianie czasoprzestrzeni powoli już się dzieje. Za chwilę wypełni muzyką tę scenę kwartet smyczkowy w składzie Maria Hus, Maja Gancarz, Aneta Skiba, Tetiana Kotychorok. Uczennice prowadzone są przez panią profesor Annę Dowchyluk-Berniak. Wykonają Badin Hli z suity orkiestrowej nr 2 Jana Sebastiana Bacha oraz Marzenie Roberta Schumana. Zapraszamy.
Bardzo dziękujemy młodym wykonawczyniom za ten wdzięczny występ. A przed nami duet. Wiktoria Mysza skrzypce i Maciej Bartecki gitara. Opiekę artystyczną sprawuje pan profesor Miłosz Mączyński. Duet wykona wokalizę w formie habanery Morisa Ravela. Zapraszamy. Piękuś-Kędzierska. Uczniowie wykonają sonatę na cztery ręce, część drugą i trzecią, Francisa Poulenca. Zapraszamy.
Kolejnym zespołem, który uświetnia dzisiejsze występy, będzie kwartet smyczkowy w składzie Małgorzata Jakubiec – skrzypce, Lena Bernacka – skrzypce, Zofia Rusek – altówka, Celina Turek – wiolonczela. Nauczycielem prowadzącym jest pani profesor Ewa Morasiewicz. Kwartet wykona utwór Stanisława Miłuszki, kwartet F-dur Andante oraz utwór Carlosa Gardela Por una cabeza. Zapraszamy.
uprzedzałam Państwa, że będziemy się przenosić w inne rzeczywistości. Myślę, że przy ostatnim utworze niektórzy poczuli zapach kobiety i rytm tanga, za co bardzo dziękujemy wykonawczyniom. Po dźwiękach instrumentów, po ekspresji ruchowej przyszedł czas na piękne głosy. Przed nami wystąpi teraz duet wokalny Maja Szczepanowicz i Jonasz Iwanicki, nad którymi opiekę artystyczną sprawuje Magdalena Łukawska. Wokaliści wykonają duet Susanna i Figaro, Cinque Dieci Venti z opery Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy fortepianie akompaniować będzie Michał Dorman. Zapraszamy serdecznie. Anastazja Mojsejenko, Karol Krzemień, Krzysztof Pawełek, Franciszek Miętek. Uczniowie pracują pod opieką artystyczną pana profesora Artura Ciborowskiego. Zaprezentują
utwór Eckharta Kopeckiego, niemieckiego kompozytora, Fiesta del Sol. Zapraszamy. Thank you.
Nie wiem, gdzie Państwo przeniesie się wyobraźnią podczas tego utworu. Ja aż do ciepła krajów tropikalnych. A ponieważ po burzy lepiej wybrzmiewa to, co delikatne, więc przed nami duet smyczkowy. Wykonawczyniami są Zuzanna Staśko, skrzypce, Gabriela Chmura, wiolonczelo. Opiekę artystyczną nad duetem sprawuje pani profesor Małgorzata Reiner. Duet wykona utwór Jacques'a Ferraola Mazasa zatytułowany Duet Opus 18, numer 1, Allegro non troppo. Zapraszamy.
A przed nami kolejny raz zagości interpretacja ruchowa, tym razem zespołu klas piątych. Jest to praca autorstwa Poli Stepury i Anny Basisty. Uczennice pracują pod opieką artystyczną pani profesor Agnieszki Ryskawy. Wykonają one układ ruchowy do utworu Siergieja Rachmaninowa. Będzie to Etude Tableau de Mol, opus 33, numer 5. Zapraszam. Przedstawi on utwór Claudio Monteverdiego
duet z opery L'Incoronazione di Pompea, Purpiniero. Przy fortepianie pan profesor Michał Dorman. Zapraszam. Kwartet C-moll, op. 18, nr. 4, Allegro Manon Tanto,
Ludwika van Beethovena. Zapraszam.
bardzo dziękujemy kwartetowi skoczkowemu. Teraz zmniejszamy skład zespołu, ale nie obniżamy poziomu urażeń. Przed nami trio dente. Roxana Kęska, która zagra na flecie, Dominika Hałata i Bogun, Emilia Pośko i Klarny. Nauczycielem prowadzącym zespół jest pani profesor Ewa Dębska. Uczennicy wykonania. Menuet Georgesa Bizeta i humoreskę Antonina Dworzaka. Zapraszamy.
zapraszamy trio gitarowe. Wystąpi Gabriela Surlas, Miłosz Koszut, Szymon Mazur. Uczniowie doskonalą swoje zespołowe umiejętności pod artystyczną opieką pani profesor Janny Baran-Nosiarek, a wykonają menuet Józefa Haydna. Zapraszamy. Thank you.
bardzo dziękujemy za aksamitne dźwięki gitar. A przed nami kolejny raz zabrzmią piękne głosy naszych wokalistek. Wystąpi bowiem duet wokalny Weronika Osada i Karolina Kutypa. Nauczycielem prowadzącym zespół jest pani profesor Magdalena Łukawska. Uczennice wykonają duet Solaria z trzeciego aktu Wesela Figera, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy fortepianie akompaniować będzie pan profesor Michał Dorn. Zapraszamy. Divertimento według KV 137 Andante Allegro di Molto Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zapraszam.
Bardzo dziękujemy kwartetowi Smyczkowemu za utrzymanie nas w mozartowskich klimatach, a przed nami pewnego rodzaju urozmaicenie koncertu zespołów, bowiem wystąpi solistka, gitarzystka Izabela Maciaszczyk z klasy profesor Janny Baran-Nosiarek. Wykona ona utwór Stanisława Mrońskiego, Mazurek z cyklu Omarsz a Chopin. Zapraszamy. Wiktorię Jakieły, która zagra na skrzypcach. Duet jest pod opieką artystyczną pani profesor Ireny Czubek-Davidson. Wykonają uczennice improwizację na temat szkockiej piosenki Dreaming on the Decide. Zapraszam.
myślę, że wyrażę opinię większości, jak podziękuję uczennicom za to, że przeniosły nas w ten bezkres szkocki natury. A przed nami trio gitarowe. Hanna Frankiewicz, Magdalena Kęsek oraz Radosław Mazel. Trio pracuje pod okiem nauczyciela prowadzącego, pani profesor Joanny Baron-Nosiadek. Gitarzyści wykonają menuet symfonii Jowiszowej Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zapraszam.
Czerniak flet, Alicja Kodula skrzypce. Uczennice pracują pod opieką artystyczną pana profesora Piotra Marciaka. W wykonaniu zespołu usłyszymy duet to e-moll Karla Filipa Emanuela Bach. Zapraszam. Thank you.
przed nami jeszcze tylko występy dwóch zespołów. Pierwszy będzie to zespół jazzowy pod opieką artystyczną pana profesora Kazimierza Krótka. Przedstawi on kompozycję węgierskiego XX-wiecznego kompozytora Józefa Kozmy pod tytułem Autumn Leaves. Zapraszamy. Thank you.
Myślę, że najlepszym podziękowaniem dla zespołu były ciche brawa, które rozbrzmiewały za kulisami, szczególnie od pana profesora. Pozostajemy w nastroju jazzowym, bowiem przed nami kolejny zespół w składzie. Martyna Ryszka, saksofon, Sonia Kowalska, fortepian jazzowy, Róża Dudek, perkusja, Franciszek Gauss, kontrabas, Karol Kosligis, saksofon. Nauczycielem prowadzącym jest pan profesor Mateusz Pałka. Zespół wykona utwór Herbie Hancocka, Cantaloupe Island. Zapraszamy. Thank you.
tego miejsca chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim naszym wspaniałym wykonawcom, ich profesorom, zarówno tym profesorom, którzy pracują nad zgraniem zespołowym, jak i tym, którzy rozwijają indywidualne talenty. Mam nadzieję, że moja zapowiedź się sprawdziła, że był to czas, który upływał wraz z przenoszeniem się w różne światy, emocji i wyobraźni. Moje podziękowania chciałam również skierować w stronę organizatorów i to nie tylko nauczycieli, bo myślę, że bez tej ekipy pomocniczej nie mielibyśmy tak szybkiego i zgranego rytmu. I na koniec chciałam podziękować Państwu, widowni, bo bez Państwa muzyka nigdy nie doczekałaby się tak pięknego i godnego odbioru. Zapraszamy na następne koncerty. Dziękuję bardzo.